FM Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra. Także proszę być z nami i jest okej, proszę Państwa. Boją się tego gender, wiesz? Jak cholera. Boją się tego gender. Boją się tego gender. Tak. Radio Conchita, tak FM Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra. Spadł mur berliński, blok sowiecki, że wojska opuściły kraje okupowane, w tym także Polskę, tak mimo, że zmieniły się oblicze ziemi, to jednak upiory bezbożne i antykościelne, antykościelne. Oni po się boją prostu ciągle, jednak że ktoś im atakuje kościół. I odżywają ludzie nie chcą głupoty po prostu, żeby ten kościół był Chrystusowy, żeby ten kościół był oparty na Chrystusie. To jeszcze byłoby z czym walczyć. Ale tutaj to nie wiadomo, co ten biskup wierzy, jak on się zajmuje pedofilią, wiesz. Wcielił się w nowych ludzi, którzy pod pozorem wzniosłych haseł chcą budować nowy świat, nowy porządek, ale bez Boga. I obrali sobie za cel dechrystianizację Europy, kontynent, na którym żyjemy. Dzisiaj już widać gołym okiem, że w świecie ma miejsce zaplanowana i zorganizowana akcja zmierzająca do zniszczenia naszej cywilizacji chrześcijańskiej, zwłaszcza łacińskiej, a poniekąd i całej kultury euroatlantyckiej. Widzimy, jak są ostro atakowane trzy główne filary tej cywilizacji, kultury, którymi są filozofia grecka, religia chrześcijańska i rzymskie prawo. Od czasu oświecenia i pozytywizmu ośmiesza się i atakuje filozofię klasyczną, która narodziła się w starożytnej Grecji. Wiemy, że z tej filozofii wywiodła się nauka europejska, że była ona fundamentem uniwersytetów średniowiecznych. Naczelną wartością tej filozofii i fundowanej na niej nauce była prawda i moralnie silny człowiek, przyjaciel Boga i ludzi. W XIX wieku, przypomnijmy, zmieniono paradygmat filozofii i nauki. Nowa filozofia pozytywistyczna, a potem fenomenologiczna i egzystencjalistyczna przestała wyjaśniać rzeczywistość i odkrywać świat transcendentny, a skupiła się głównie na opisywaniu świata, na ujmowaniu związku między zjawiskami, nie wychodząc poza to, co doświadczalne, ponad to, co daje się zmierzyć i zważyć. Filozofie zaś idealistyczne zajęły się badaniem ludzkiej świadomości, a nie rzeczywistego świata. W polu takiej ludzie się zmienia, ludzie różne rzeczy badają. Przecież Pan Bóg stworzył ten świat jest urozmaicony po prostu. I wszelkie maści dzisiejsze liberalizmy. Odeszły one od obiektywnych kategorii prawdy do Kościół katolicki jest kościołem rzymskim. To nie jest Kościół Chrystusa. Jest zbudowany na aureoli, na nimbie, na Saturnaliach, na kulcie słońca. A 25 grudnia to co to jest? Co tu mówić o gender, że bardzo groźna gender? A 25 grudnia to co to jest? Co to Saturnalia rzymskie, pogańskie, ku czci narodzin słońca? A przecież my nie mamy oddawać dziełom Bożym cześć, tylko samemu Bogu. Słońce jest uczynione przez Jahwe, przez Boga, to my nie możemy czcić Słońca, bo jeżeli będziemy czcić Słońce, to nie będziemy czcić Boga. I tak wyszło w tym nominalnym chrześcijaństwie, to że ludzie jeszcze się nie spostrzegli, jak szatan, diabeł w konia ich zrobił. Wstąpił, wiesz, do Lublina, po drodze mu było. To, co
co dotąd był no, do Lublina wstąpił do tych sądów. Yes. Usiłuje się uznawać za obowiązującą normę i chce się to prawnie zabezpieczyć, zalegalizować. Zdrowa rodzina, jak wiemy, zawsze była ostoją narodów. Gdy upadała rodzina, upadały cywilizacje. W dyskusjach medialnych panuje wielki chaos. Nie przestrzega się zasad klasycznego, logicznego myślenia. Odchodzi się od zdrowego rozsądku, odrzuca się argumenty racjonalne i zamienia się je często na inwektywy, epitety w rodzaju ksenofobia, homofobia, fundamentalizm, fanatyzm religijny. W środowisku kulowskim ostatnio... Słowo fanatyzm to jest bardzo delikatne wydarzenie. Słowo. Bo jeszcze można mówić moheryzm, dewocja, ciemnota. Też prawdziwe, no i co? Angielski i starano się właśnie o dotację. No we wszystkich językach będą mówić ciemnota, ślepota, głupota, zacofanie religijne. Powiedziano, że taką filozofią się dzisiaj nie interesuje i na takie, prawda, cele nie ma funduszy, prawda, europejskich.